Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Tym razem przychodzę do Ciebie z taką nową serią, albo mam nadzieję, że będzie z tego seria. Mianowicie od początku istnienia kanału wiedziałam, że będę chciała zrobić kilka odcinków o literaturze faktu, o reportażach, które polecam, a o których nie miałam okazji mówić Ci na bieżąco. Czyli o tych wszystkich książkach, które przeczytałam kiedyś, przed istnieniem kanału, o których jeszcze tutaj nie słyszałaś. I być może od czasu do czasu pewne pozycje będą się powtarzać, ale dzisiaj skupię się na tych książkach, o których raczej jeszcze tutaj nie mówiłam, chyba z wyjątkiem jednej, ale chciałabym opowiedzieć Ci o 5 reportażach, które może nie są najlepsze na świecie i nie trafiły do mojej topki życia, ale zdecydowanie poruszają ważny temat albo ciekawy temat i są po prostu warte przeczytania. Dlatego też trzeba mieć na uwadze to, że są to reportaże ciut starsze, nie najnowsze, no bo znów czytałam je przed tym, jak zaczął działać kanał Oribani, dlatego no, mają już niektóre z nich kilka lat, ale nadal są bardzo wartościowe, ważne i po prostu fajnie je poznać, więc dzisiaj zapraszam Cię na zestawienie 5 reportaży wartych Twojej uwagi. Mam tylko jedną książkę, którą mogę Ci pokazać tutaj fizycznie, bo mam ją po prostu w domu i od niej zacznę i trzymam ją w domu właśnie na potrzeby tej serii, to znaczy wiedziałam, że kiedyś taką serię zrobię i będę chciała Ci o niej opowiedzieć i będę chciała Ci ją tutaj pomachać. No przy okazji w tym roku z powodu wojny w Ukrainie, no ta książka tym bardziej zasługuje na to, żeby o niej powiedzieć, tym bardziej zasługuje na to, żeby była tutaj pierwsza, więc cieszę się, że ostatecznie ją zachowałam i właśnie teraz mogę Ci ją pokazać. Jest to książka Chłopak z pianinem o sztuce i wojnie na Ukrainie Ewy Sułek. Książka, którą dostałam właśnie parę lat temu do recenzji od wydawnictwa PWN. No i jeszcze wtedy nie miałam kanału, więc no oczywiście ta recenzja nie była publikowana tutaj. No i niewiele trzeba tutaj dodawać. Jest to książka właśnie o wojnie i o sztuce, ponieważ sztuka i wojna zawsze idą ze sobą w parze. Na pewno w liceum, kiedy mówiłaś, rozmawiałaś z nauczycielką o II wojnie światowej na języku polskim, to się pojawiało, że sztuka była bardzo ważnym elementem w trakcie trwania wojny, dodawała ludziom otuchy, pomagała im przetrwać ciężkie chwile. I być może brzmi to tak bardzo abstrakcyjnie dla niektórych, dla osób, które na przykład nie są wielkimi fanami sztuki, no ale ta książka pokazuje, że nawet współcześnie, nawet w 2014 roku i później, no sztuka nie straciła swojej funkcji, nie straciła takiej funkcji dodawania otuchy, wspierania takiego duchowego, psychicznego. No i niestety nie sądziłam, że ta książka tak powróci do mnie w takim stylu, w takim momencie. Raczej spodziewałam się, że no po prostu przeczytam tę książkę, dowiem się czegoś i tyle, a nie, że będę mogła tę książkę przeczytać ponownie, albo że tym bardziej ta książka doczeka się swojej drugiej części. No niestety wygląda na to, że być może mogłaby się drugiej części doczekać, bo tutaj mamy właśnie wydarzenia z 2013 i 2014 roku i jest opisane to, jak wygląda kultura Ukrainy, jak Ukraińcy w tamtym momencie mierzyli się z tym, co się działo w ich kraju, z atakiem Rosji, z wojną. No i właśnie głównie skupiamy się tutaj na tym, jaką rolę odgrywała w tym wszystkim sztuka. Sztuka głównie uliczna, czyli mamy tutaj bardzo dużo street artu, murali, no i generalnie sztuki współczesnej. Mamy też fotografię, no i muzykę, czyli właśnie na przykład tego chłopaka z pianinem, który przed policją stanął właśnie ze swoim instrumentem i zaczął grać między innymi Chopina i innych wielkich kompozytorów. No bardzo wzruszające chwile, bardzo wzruszające momenty.
tak troszkę się rozgaduję, troszkę naokoło, bo książka jest cieniutka, dlatego nie chcę tutaj mówić w szczegółach, o czym ona była, ale bardzo ją polecam, szczególnie teraz, albo może za parę miesięcy, bo wojna i sztuka zawsze idą ze sobą w parze, ale nie zawsze chcemy o nich myśleć tak bardzo, jakby to były faktycznie rzeczy, które stoją obok siebie ramię w ramię, a tymczasem tak jest, chociaż no, wojna i sztuka są, wydają się być na dwóch różnych krańcach i na dwóch i powodują różne skrajne emocje. Sztuka raczej kojarzy się z czymś pozytywnym, no tymczasem wojna oczywiście nie. Ale dobrze, już nie rozgaduję się dłużej. Polecam Ci tę książkę. Jeśli masz ochotę się dowiedzieć właśnie jak wyglądał 2013-14 rok w Ukrainie i jak sztuka wtedy się rozwijała w tym kraju, jak pomagała, jak wspierała ludzi, bardzo serdecznie polecam. Sztuka to też zapis z tej wojny oczywiście, więc to również jest bardzo ciekawe. Polecam jeszcze raz. Książka jest cieniutka, a naprawdę warta uwagi. Drugi reportaż to reportaż z serii reporterskiej wydawnictwa Czarnego Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym. Jest to książka o urzędzie, którego nazwy nie będę wymawiać, nie będę się podejmować, który zajmuje się właśnie w Norwegii ochroną dzieci. I no, są wokół tego pewne kontrowersje i oczywiście nie jest to urząd, który działa bezbłędnie, ale jest to instytucja, która wydaje się być bardzo potrzebna. Wszyscy wiemy, jak wygląda w Norwegii edukacja, jak wygląda opieka społeczna, jak wygląda podejście do wychowywania dzieci, do rodzicielstwa. Jest to wszystko bardzo uregulowane prawnie i słusznie. Bicie dzieci jest surowo karane i właśnie między innymi tym zajmuje się ten urząd, o którym jest ten reportaż. Ten reportaż skupia się nie na Norwegach, tylko na Polakach mieszkających w Norwegii i na ich perspektywie. I jest to, uważam, bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ autor nie próbuje tutaj powiedzieć, czy działanie tego urzędu jest dobre, czy jest złe. On opowiada o nim przez doświadczenia innych ludzi, z którymi rozmawia. A te doświadczenia są różne, ponieważ mamy tutaj na przykład takich rodziców, którzy są oburzeni, że ich rodzina została zgłoszona do tego urzędu, bo przecież dawanie klapsów dzieciom to nie jest bicie. No i z takiego podejścia rodzi się ta frustracja na ten urząd, że jak to mogą w ogóle reagować, przecież ja nie biję swoich dzieci, ponieważ według tych ludzi bicie dzieci to jest chyba już jakieś katowanie, nie wiem, jakimiś dziwnymi przedmiotami i tak dalej, a dla nich bicie klapsów to jest normalna metoda wychowawcza, a nie bicie dzieci, co oczywiście jest absurdem i no nie powinno mieć miejsca i nawet klapsy to bicie dzieci i naruszanie ich granic fizycznych. Dlatego mamy tutaj takie perspektywy, no ale mamy też faktycznie takie rodziny, które zostały zgłoszone z pewnego rodzaju złośliwości, kiedy w ich domu nie działo się nic złego, nikt tych dzieci nie bił, nie dawał im klapsów i tak dalej, a mimo wszystko nagle pracownicy tego urzędu zapukali do ich drzwi. Bardzo ciekawa rzecz. Uważam, że zdecydowanie warta uwagi dla wszystkich. Dla osób, które w ogóle interesują się Norwegią, interesują się może opieką taką społeczną, tym jak to działa w innych, nieco bardziej rozwiniętych pod tym względem krajach, jak to wszystko tam wygląda. Bardzo dobra pozycja to będzie również dla osób, które planują założenie rodziny w Norwegii albo przeprowadzkę ze swoimi dziećmi do Norwegii. Chociaż osoby, które mają zdrowe podejście do wychowywania dzieci, raczej nie powinny się tą instytucją i tym urzędem przejmować, bo no, raczej nie sądzę, że tutaj coś złego się podzieje. Tak jak mówię, to nie jest manifest przeciwko tej instytucji, to nie jest też wielka pochwała tej instytucji, to jest reportaż o tym, jak ona działa, pokazane przez pryzmat ludzi, Polaków, którzy w Norwegii mieszkają. Bardzo ciekawa rzecz, pamiętam, że nieźle mi się ją czytało, więc no, mogę polecić.
Dreamland, epidemia opiatów w USA. To jest chyba książka, o której już Ci wspominałam w filmie o książkach właśnie o Stanach Zjednoczonych. Jest to moja pierwsza książka z serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego, jaką przeczytałam. I wspominam ją naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest to książka o tym, jak na przełomie XX i XXI wieku, czyli bardzo niedawno, wybuchła właśnie taka epidemia opiatów, ponieważ ludzie, którzy zmagali się z różnymi bólami pleców, głowy, innych części ciała, dostawali leki na ten ból, leki przeciwbólowe. I w jaki sposób uzależnienie od tych leków doprowadzało ich do uzależnienia później w konsekwencji od twardych narkotyków, no i oczywiście dalej do ciężkich uzależnień, uszczerbku na zdrowiu, czasami do śmierci. I dlaczego lekarze, którzy wiedzieli, że te leki są uzależniające, dlaczego im było na rękę, żeby takie leki sprzedawać albo wypisywać? Dlaczego? No, dla nich to była korzyść, że ludzie uzależniali się od tych leków. Znaczy, dlaczego? Pytanie wydaje się tutaj dość oczywiste, albo raczej odpowiedź wydaje się tutaj oczywista. No ale właśnie mamy tutaj taki początek historii, czyli uzależnienie od leków przeciwbólowych, a później idziemy z autorem dalej do tych twardych narkotyków, do tego skąd się brały w Stanach Zjednoczonych, do tego jak były transportowane z niewielkiej miejscowości w Meksyku. I w pewnym momencie zaczęło mi się to czytać jak taki Narcos. Jeśli oglądałaś serial Narcos na Netflixie, to jest taka książkowa wersja, ale niestety no, przerażająca, bardzo mocna, przejmująca, ale uważam, że no, dość szokująca w pewnych momentach, ponieważ ludzie, którzy w tych latach powiedzmy 80., 90. uzależnili się najpierw od leków przeciwbólowych, później od opiatów, no, borykają się z konsekwencjami tego wszystkiego do dzisiaj. To są osoby, które jeszcze czasami żyją, czasami w strasznych warunkach, niektóre z nich wyszły z uzależnień, ale to nie jest bardzo odległa historia. To jest coś, co dzieje się jeszcze do teraz i swoje żniwo zbiera właśnie dzisiaj. Dlatego ta książka bardzo mocno jeszcze pod tym względem na mnie oddziaływała i bardzo mi się podobała, świetnie mi się ją czytało, ale jest tylko taka jedna drobnostka techniczna odnośnie tej książki. Ona jest dość gruba, bo ma chyba ponad 500 stron i w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że autor trochę zaczął się zapętlać, opowiadać nam to samo, tylko innymi słowami, więc taka troszkę zacięta płyta w pewnym momencie się tutaj wkradła, ale dopóki się to nie wydarzyło, tak mniej więcej za połową, no to ta książka była super wciągająca, bardzo ciekawa i w ogóle wnosząca zupełnie nowe spojrzenie na społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Bardzo mi się ta książka podobała, szalenie ją polecam. Mam tutaj komputer i w posłowiu ten autor napisał coś takiego, takie zdanie, które uderzyło mnie na tyle, że właśnie postanowiłam je sobie zapisać. Książka tylko w jednej swojej warstwie dotyczy narkotyków. Kiedy zbierałam do niej materiały, przyszło mi do głowy, że pisanie o heroinie, czy ogólnie o opiatach, to tak naprawdę pisanie o Ameryce. To, gdzie znajdujemy się jako kraj, ma wiele wspólnego z naturą narkotyków zawierających w sobie molekułę morfiny. I faktycznie czuć to mocno, że ta książka z jednej strony jest o narkotykach, o uzależnieniach, ale tak naprawdę odnosi się do całego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, do tego, jak to społeczeństwo działa, jak wygląda ten kraj. Świetna, świetna rzecz, bardzo Ci polecam. Myślę, że to też będzie dobra książka na początek przygody z serią amerykańską. Jeśli jeszcze nie czytałaś nic z tej serii, no to ja od niej zaczęłam i wkręciłam się, jak widzisz, tutaj dość mocno, więc no po prostu polecam, warta rzecz. Warta uwagi rzecz. Seksuolożki, sekrety gabinetów. To z kolei polskie podwórko, rozmowy z seksuolożkami na temat seksualności głównie kobiet. I mamy tutaj przekrój tematów ogromny. Mamy tutaj kompleksy u nastolatek, skąd się biorą, dlaczego. Mamy o lęku przed wizytą u specjalisty, na przykład seksuolożki czy u ginekolożki, skąd się ten lęk bierze. Mamy tutaj rozmowy o kobietach, które doświadczyły zgwałcenia. Mamy o pedofilkach również. Mamy o kobietach z niepełnosprawnością intelektualną.
cały przekrój kobiecej seksualności z jednego krańca na drugi, z jednej skrajności w drugą. Tutaj wpadamy bardzo często. Wszystkie te rozmowy są bardzo ciekawe, czasami trudne, przejmujące i nie czyta się ich łatwo, ale językowo czyta się to świetnie. Te rozmowy są naprawdę fantastycznie przeprowadzone. Bardzo, bardzo polecam, bo no, seksualność to nadal jest dla wielu, wielu osób temat tabu. Powoli z tego wychodzimy, ale bardzo powoli i to wszystko dzieje się małymi kroczkami. Ta książka jest kolejnym takim krokiem. Ona już wyszła też parę lat temu, ale nadal uważam, że jest warta polecenia. Ja pamiętam, że zrobiła na mnie spore wrażenie. Wiem też, że wyszła chyba druga część, której jeszcze nie czytałam, jakby drugi zbiór rozmów z seksuolożkami. Jeszcze ich nie czytałam, ale na pewno kiedyś po nie sięgnę, bo ten pierwszy po prostu bardzo mi się spodobał. Wniósł sporo przemyśleń, sporo nowej perspektywy na różne tematy. No właśnie, biorąc pod uwagę to, jak dużo tam jest różnych tematów, różnych zagadnień, no to... No, można na to wszystko naprawdę spojrzeć z takich perspektyw, z jakich zazwyczaj o seksualności kobiet nie myślimy, więc bardzo polecam. Wydaje mi się, że to jest taka książka, którą warto polecać kobietom i nie tylko, że można z niej dużo wynieść, można się trochę zapoznać z tym, jak w ogóle wygląda życie kobiet, których na przykład nie znamy osobiście, albo kobiet, które mają takie problemy, które zazwyczaj nie dryfują nam gdzieś na powierzchni w głowie, więc seksuolożki, sekrety gabinetów naprawdę ze swojej strony mocno polecam. Ostatnia książka jest najstarsza i najbardziej się zdezaktualizowała, ale nadal ma kilka punktów, które uważam za bardzo istotne i za takie, które nadal są aktualne i warte poznania. Witajcie w raju reportaże o przemyśle turystycznym, czyli to jest dokładnie to, reportaże o przemyśle turystycznym. O tym, jak bardzo... podróżowanie albo styl podróżowania niektórych osób jest szkodliwy, jak wiele osób boryka się z takim jakimś idealistycznym myśleniem o podróżach i jest tutaj poruszony szereg różnych problemów. Od tego, że na przykład ludzie jadą na wakacje all inclusive, które kosztują kilkanaście tysięcy, podczas gdy idąc potem do sklepu z pamiątkami chcą kupić magnes i targują się o każdego dolara z ludźmi, dla których ten jeden dolar to może być na przykład posiłek dla całej rodziny, więc z jednej strony wydają 10, 15, 20, 30 tysięcy na wycieczkę, a z drugiej strony u lokalnych targują się o dosłownie każdy grosz i każdego dolara, podczas gdy dla tych osób, które to sprzedają, jest to zarobek no bardzo istotny i w zasadzie od tego, czy oni zarobią, zależy to, jak spędzą kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc, czy ich lodówka będzie pełna, czy pusta. Oczywiście mamy tutaj też na przykład patrzenie na Wietnam tylko w perspektywie wojny i wojna, która toczyła się w Wietnamie, jest absolutnie największą atrakcją dla wielu turystów i wszystkich Wietnamczyków postrzegają tylko przez ten pryzmat. Seks, turystyka w Tajlandii i to jest również absolutnie największa atrakcja tego regionu dla niektórych ludzi, oczywiście nie dla wszystkich, ale to jest taka dość mocna generalizacja, ale myślę, że kiedy to mówię, to możesz dostrzec, że faktycznie tak jest i kiedy myśli się o niektórych kierunkach, to myśli się w jednym konkretnym sposobie, o jednym wydarzeniu, o jednym zjawisku, które ten cały kraj charakteryzuje, a niekoniecznie jest esencją tego kraju. To samo z odmawianiem Dominikańczykom praw do miejsca, do ich plaż, to samo z pracą dzieci gdzieś na przykład na budowach, które budują te hotele, w których później turyści śpią. Oczywiście zwierzęta, robienie sobie zdjęć z głową w paszczy tygrysa i tak dalej, no to jest po prostu absolutna patologia podróżnicza moim zdaniem i no ten reportaż dobrze pokazuje takie problemy. I choć, tak jak mówię, reportaż był napisany, został wydany w 2008 roku, więc ma już swoje lata i są tam pewne rzeczy, które zdążyły się już zdezaktualizować, pewne dane statystyczne, ale ogólne zjawisko niestety ma się dość dobrze i turystyka
bardzo często wygląda właśnie w taki patologiczny sposób. Ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda życie miejscowych w kraju, do którego się wybierają. Przyjeżdżają tam z takiej pozycji bogatego człowieka, który może wszystko, ale jednocześnie właśnie będzie targował się o ten magnesik, którego nie potrzebuje, po prostu chce go sobie kupić, ale 3 dolary to dla niego za dużo, może dać maksymalnie 2. Oczywiście te fotki właśnie z tymi dzikimi zwierzętami. No, patrzenie na kraj tylko przez pryzmat tego jednego wydarzenia czy jednego zjawiska, jak na przykład właśnie seksturystyka w Tajlandii, ta wojna w Wietnamie, no i masa innych różnych krajów boryka się z tym problemem. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa, naprawdę. Ja no, od paru lat staram się podróżować nieco świadomiej i staram się dowiadywać o tym jak najwięcej, bo po prostu chciałabym podróżować jak najbardziej etycznie, jak najbardziej zgodnie ze sobą, nie przekraczając pewnych granic, które nie powinny być przekraczane. Dlatego uważam ten reportaż za wartościowy i mimo, że już ma swoje lata, to nadal warto po niego sięgnąć. I to już tyle moich 5 propozycji starszych reportaży w przeróżnych tematach. Mieliśmy Ukrainę, mieliśmy Norwegię, podróżowanie, seksuologię, Stany Zjednoczone i narkotyki. Miszmasz totalny, ale właśnie w takim stylu chciałabym utrzymać tę serię, żeby jak najwięcej osób mogło tutaj znaleźć coś dla siebie. Mam nadzieję, że mimo, że te reportaże nie są najnowsze, to jednak zainteresują Cię chociaż trochę i być może sprawią, że po którym z nich będziesz miała jakieś szersze spojrzenie na świat. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy masz może Ty jakiś ciekawy, ale niekoniecznie najnowszy reportaż do polecenia. Będę super wdzięczna. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!